chcieliśmy dzisiaj wyróżnić to osiągnięcie, ale zanim do tego jeszcze przystąpimy, chciałem przedstawić panią magister Józefę Janusia, opiekunkę nauczyciela wychowania fizycznego i opiekunkę zespołu, jak również dyrektora naczelnego zespołu szkół technicznych, pana magister inżyniera Jana Myśliwca. I ja, jako nadzorujący wychowanie fizyczne i sport w zespole szkół technicznych, wicedyrektor Ryszard Reguła. Miło mi jest. To dzisiejsze spotkanie chcieliśmy w taki symboliczny sposób uhonorować te sukcesy, które już od lat przynoszą nam piłkarki ręczne i pozwolę sobie do tego osiągnięcia z ostatniego czasu, czyli z tego roku szkolnego, czyli brązowego medalu Mistrzostw Województwa Szkół Ponadgimnazjalnych, to się nazywa fachowo licealiada. Chciałem wam powiedzieć, że to nasze dziewczęta zdobyły trzecie miejsce w województwie podkarpackim na bodajże 180 szkół, które brały udział w tych rozgrywkach na różnym szczeblu. Do tego warto przypomnieć jeszcze wcześniejsze osiągnięcia, które no, wiele tutaj pamięta, bo bezpośrednio uczestniczyły w tych rozgrywkach, ale państwo może nie wszystko pamiętają. I tak pozwolę sobie, że w roku szkolnym 2007-2008 reprezentacja naszej szkoły zajęła czwarte miejsce w tym finale wojewódzkim i od tego roku zaczęły się już praktycznie same sukcesy medalowe. I tak w 2008 zajęły drugie miejsce w finale wojewódzkim w Kolbuszowej. To był taki przeciwnik, który ciągle tam stał na drodze, żeby zdobyć pierwsze miejsce. Ale w 2009 roku udało się i reprezentacja naszej szkoły zdobyła pierwsze miejsce i tytuł mistrza województwa w piłce ręcznej dziewcząt. W następnym roku, 2010 na 11, zaczęło się już troszeczkę jakoś trudniej walczyć o te najwyższe trofeum i w tym roku zdobyły trzecie miejsce. To były zawody w Przemyślu. Rok później również trzecie miejsce w Kolbuszowej i w tym roku w finale wojewódzkim trzecie miejsce w Mielcu. Chciałem przybliżyć, ponieważ sam uczestniczyłem w tym finale i obserwowałem postawę naszych dziewcząt. Chciałem powiedzieć, że no, możemy być dumni, walczyły bardzo ambitnie i tylko w niektórych przypadkach zbieg okoliczności spowodował, że jak to w sporcie bywa, że trzeba było uznać wyższość przeciwników i niestety zdobyć kolejny raz, czy niestety, może ten niedosyt gdzieś tam tkwi, ale dla nas jest to spore osiągnięcie, dlatego pozwoliliśmy sobie dzisiaj wręczyć wam, czyli dziewczętom, takie symboliczne upominki, jak również wam, państwu, rodzicom, takie listy gratulacyjne z wyrazami no, dużego wkładu w wasz trud, w to wychowanie, bo oprócz tych efektów edukacyjnych możecie być dumni, że wasze pociechy realizują jeszcze inną pasję, jaką jest sport i myślę, że ta pasja pozwala im w jakimś stopniu też realizować się i sukcesy, które zdobywają, są dla nich i dla was też zaszczytem i satysfakcją. Za chwilę, zanim przystąpimy do wręczenia tych upominków,
bardzo serdecznie podziękować Państwu za to, że tak wspaniale kierujecie swoimi dziećmi, że możemy dzisiaj się spotkać i wspólnie uhonorować jedną i drugą stronę upominkami, jakimiś gratulacjami, dyplomami, że możemy chwileczkę zebrać się razem, bo dużo się mówi o tym, jak młodzież gdzieś tam podpadnie za coś, wtedy się robi całą ceremonię, prawda, wzywanie rodziców i tak dalej, jakieś kary. A tym razem chcieliśmy odwrotnie, pokazać właśnie, że jest właśnie czas na to, żeby pokazywać te osiągnięcia. Wicedyrektor tutaj mówił o tym, że walka była bardzo ambitna. Sam jest sportowcem, byłem reprezentantem Polski, to wie, jak to we krwi, prawda, gdzieś to pozostało cały czas i pozostanie do końca życia ta walka. I widzi po prostu, jeżeli ktoś się stara, docenia po prostu ten trud, bo walka na parkiecie zawsze jest obarczona dużą ilością potu, czasami siniakami, ale stresu do tego, a poza tym wyrzeczeń. Bo inni siedzą przed telewizorem, bardzo fajnie się spędza czas, ale jak to mówią, w zdrowym ciele zdrowy duch i bardzo się cieszę, że nasze dziewczęta, oprócz tego, że są wysportowane i ambitne, to jeszcze do tego wspaniale spędzają swój wolny czas. Ze swej strony bardzo serdecznie Wam gratuluję za osiągnięcie, bo niektórzy przez 3 lata grają, prawda, tutaj z tej grupki, niektóre będą grały dalej, prawda? Nasze maturzystki, które właśnie... Tak jest, które no już oddadzą miejsce następne, ale podziękowania właśnie za całe te lata zdobywania tych wspaniałych sukcesów w piłce ręcznej. Dziękuję bardzo Pani Józefie Jakusiak za to, że prowadziła tę drużynę i prowadzi nadal tak wspaniale, pilnując, aby wszystko się odbywało bezpiecznie i ale z tym zębem sportowym zawsze. Dziękuję raz jeszcze Państwu za to, że właśnie możecie się poszczycić takimi swoimi wspaniałymi dziećmi. Dziękuję bardzo. I wicedyrektorowi za to, że on właśnie pilnuje tą grupę sportowców, a jest w samej województwie ponad 15, w tym część, która uprawiała zawodowo sport. Dobrze, jak pierwszy ten albo dyrektor wręczy upominek dla zawodniczki, a ja dziękuję bardzo, gratuluję, szanowny gratulacyjny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Te symboliczne bukieciki właśnie są przygotowane dla Państwa w dowód właśnie tej pracy, tego trudu, jaki wkładacie w wychowanie tych swoich pociech. Poprosiłbym Monikę Kubat, mamą panią Józefą. Przeszkadza. To jest atmosfera nie taka sztywna, to nie jest jakieś spotkanie na szczeblu Unii Europejskiej.
Poproszę Dominikę Migurę wraz z mamą. Patrycja Kubiak. Nie ma. Nie ma Patrycji. I Paulina Wojtusiak. Też nie ma. To wszyscy. Dziękuję jeszcze raz. I my jako zespół również chciałbym podziękować za poświęcony nam czas i chęci i współudział w naszych zwycięstwach i treningach, za to, że mogłyśmy razem spędzać czas, bo i nasze wspólne spotkania nie odbyłyby się bez Państwa udziału i chciałyśmy również gorąco podziękować i dziękuję bardzo. Panie opiekun, jego syn wojny. Jacuszek i również tą pamiątkę zawodnicy, to i trener też musi. Atmosferę i tych sukcesów. Tak, atmosfera jest bardzo fajna. Naprawdę cieszę się, że mogę pracować z Państwa córkami. Naprawdę macie wspaniałe dzieci i bardzo się cieszę, że możecie Państwo po prostu być dumni z tego, że nie tylko są wspaniałymi tutaj zawodniczkami, osiągają duże sukcesy w sporcie, ale też się świetnie uczą. Naprawdę gratuluję i dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie również w tym, że wasze dzieci mogą się sportowo rozwijać. Zachęcajcie ich do uprawiania sportu, bo to tylko przynosi pożytek w zdrowiu. Podobno najlepszym lekarstwem na zdrowie to jest właśnie wysiłek, aktywność fizyczna i sport. Nie może w tym wydaniu takim czysto wyczynowym, zawodowym, bo tam trochę inaczej to wygląda. Ale tutaj na etapie szkoły myślę, że jest to miłe i dla nich jako uczennic, zawodniczek i dla Państwa, że akurat nie tutaj się udzielają, a nie gdzie indziej. Jeszcze raz bardzo dziękujemy na najwyższym poziomie i dzisiaj właśnie przygotowała nam to symboliczne ciasteczko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Duże nasze sportowe osiągnięcia. Oj, kiedyś a kiedyś też była sportowca. Nie o co chodzi.